dni zaczynamy naszą przygodę nową. Zaraz będziemy lecieć do Stanów. Musimy zobaczyć, czy już jest bramka. Check-in nasz otwarty, bo tym razem bagaże mamy. Ustawiliśmy się w kolejeczce. Przed chwilą jeszcze szybkie sprawdzenie wagi zrobiliśmy tutaj na stanowisku. Także mamy wszystko w porządku. I teraz czekamy na check-in. Wczoraj próbowaliśmy się odprawić 6 razy online, ale się nie dało. Skończyło się na tym, że dzwoniliśmy na infolinię 15 minut, niemiecką oczywiście, i pani zasugerowała odprawę w kiosku. Na lotnisku. Także, ale w sumie mamy bagaże, więc tak byśmy musieli czekać na check-ina, ale będziemy się tu odprawiać. Nie znamy numerów miejsc, także mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Tak, stoimy tu w kolejce. To jeszcze krótki przegląd bagażu. Zamów plecaczek osobisty na walizkę, jedną walizkę. Tu mamy dwie duże walizki, dwa podręczne, fotelik osobisty i jeszcze mam tutaj torbę. No i oczywiście jeszcze wózeczek nadajemy. I wyładowujemy wszystko. Mam nadzieję, że waga się będzie zgadzać i że odprawę zaraz też uda się dość łatwo przejść. Bagaże nasze pojechały, teraz wypłacamy za bagaż, bo nie jest ciepło, ale się strzeliśmy. Jeszcze tylko musimy naklejkę na wózek dostać. Musimy nadać fotelik na ponadwymiarowym bagażu. Dostaliśmy naklejkę na wózek. A też dostaliśmy taki znaczek, że chcielibyśmy odebrać zaraz przy wyjściu, żeby na przesiadce mieć wózeczek i łatwiej z Aną sobie przejechać. I właśnie nasz fotelik sobie odjeżdża. Bilety dostaliśmy? Dostaliśmy na oba loty? Chyba na oba loty od razu dostaliśmy bilety. Przeładowani, ruszamy. I puść, a ty jak? Na odwrót! O, pijanego zająca robi. Jeszcze sprawdźmy, czy nic nie zostawiliśmy. Nie. Napojów nie mamy. Mamy tylko baby food dla Anny i wodę. Także powinno dość gładko pójść. Pusto dzisiaj. Puściutko, także kolejeczki nie ma. Powinniśmy szybko przejść. I teraz już do security, do sprawdzania. Już przeszliśmy security. Anna oczywiście afera, że też chce walizkę nieść. Dzieciaki tutaj własne walizki już mają. I wózek mamy załadowany. Jak zawsze. Gdzie są dzieci? Musimy gonić dzieci. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Nie bój się. I wciskamy jedyneczkę. Jedziemy. Jedziemy na górę? Mhm. I wysiadamy. Zobacz, kto tutaj na nas czeka. Wysiadamy. Wysiadaj. I jak zawsze strefę wolnocłową jeszcze trzeba przejść. Jeszcze sprawdźmy, która bromeczka. 23. Już to miejsce zajęliśmy tutaj. I to mamy tutaj. Jeszcze kawałeczek, ale nie już tak. Jeszcze ostatnia przekąska przed lotem, bo potem już nie będzie dla mnie wrap. Nie będzie możliwości. Mamy bardzo krótką przesiadkę we Frankfurcie. Godzinę 10, także trzeba się będzie spieszyć i to tak ostro. Jeszcze dzieciaki musiały się wrócić po frytki. Dlatego, znaczy z Maćkiem dzieci, dlatego, że dostaliśmy zamówienie, ale bez frytek. Także trzeba sprawdzać. Już bramkę otworzyli. Teraz chyba biznes kasa idzie pierwsza. Jeszcze chwilę posiedzimy. Szybka akcja. Okazało się, że last call, także szybko pędzimy i chodzimy. W samolocie troszkę zawirowania było, bo Maciek tyle przeczytał. Więc troszkę musieliśmy tutaj się poprzesadzać. Zaraz pewnie jeszcze ktoś przyjdzie, że pewnie jest dość pełny samolot. Jeszcze dostaliśmy pas dla Anny, także zaraz będziemy zapinać. Tutaj tak, tylko jeszcze musimy przez nasz pas.
i teraz wracamy dopiero na lotnisko. Także jeszcze długa przejażdżka przed nami. Już właśnie wjeżdżamy na lotnisko. Już rano w nosidle. I zaraz wychodzimy. No, nasze walizki tutaj są, także zaraz będziemy je odbierać. Trzymaj to, ja tam. Bagaże odebrane. Jeszcze czekamy na wózek. Hurra! Dobra. Rozkładamy. Rozkładaj. I ruszamy. Dobra. Nie, już moda jest u mnie. Jedziemy. Ruszamy. Tutaj, tu, chodź. No, bo tutaj parkujemy. Przed 60. I ruszamy, mamy mało czasu, więc musimy się śpieszyć. Tak, drugi lot mamy. Musimy sprawnie przejść. I tu mamy border. Ale my musimy na Z iść, więc tam. Nie, na Z idziemy. Tak. Dobra, bagaż Filipa wylądował na wózku. Bo Filipuś zahacza. Inna przyjechała. Idziemy do Zeta. Pani była przed nami. I dalej idziemy jeszcze korytarzem. Ja już się trochę zmęczyłam. O, Filip, coś. Policie? Podmuchaj, idziemy. Nie ma czasu na płacze. Jeszcze trochę trasy przed nami. Mniej 25 minut. Przejście z A do Z. No jednak tu już mamy przejście paszportowe, także dobrze. Już tu przejdziemy, tu już jesteśmy w domu. Kolejna winda. Taka ogromna! No. Widzicie to wszystko? Dlatego jest to lustro. Zmęczony, co? Ja, no okej. Jak po prostu mini sala gimnastyczna. My leżysz, co? Już idziemy. Z62. Dobrze, te lotnisko. Chodź, Filipciu, łap się. Wózkę. Musi być bezpiecznie. Chociaż tutaj już jest trochę mniej tłocznie. O, czekajcie, będziemy skręcać. Tu chyba na wprost. Co? O, dzień dobry. No, siadajcie. Siadajcie. Tak, siadaj obok niego. Uwaga, dzieci! Co jeszcze Maciek wyczytał, że mamy 8 minut. Mogliby tu jakieś pociągi takie zrobić, takie... Maleksy mogłyby tu jeździć. Tak się człowiek namacha, zanim dojdzie do swojego gate'a. Dobra, działa taśma, także idziemy. Trochę szybciej będzie. O, teraz to mamy speeda, co Filip? I kolejna taśma. Dobra, przed nami jest 62. A ja już nie mam siły. Jak szybko. Jak szybko. Nie mam siły. Dobra, przeszliśmy kontrolę biletów i paszportów, taką wstępną do Stanów. Także mam nadzieję, o, mamy Z62. Posiedzieliśmy jakieś 2 minutki. I właśnie mamy kola, że pasażerowie z moimi dziećmi i z priorytetem, żeby się udali już do gate'u. I pakujemy wózek, bo musimy tutaj wózek zostawić. Dobra, ruszamy. Maciek pierwszy. Dzieciaki za Maćkiem. Zjeżdżamy. No ona sobie tutaj śpi. Schodzimy. Filipciu, dasz radę? Tylko musisz drugą stroną. A nie, poradziłeś sobie, dobra. I teraz obkręć. A, ty tak wozisz. No dobra. Trochę pijany zając z ciebie jest. I kręcę. W sumie fajnie, że mamy pierwszeństwo jeszcze. No, możemy sobie na spokojnie wejść. Nasz numer to jest 37. Duży samolot, co? Stewardesa się spytała, czy chcemy mieć więcej miejsca. I mamy tutaj cały
drugi rząd, także nawet komfortowo będzie można się przespać. Ona dała radę sobie sama obrać lizaka. Już ruszyliśmy, wszyscy siedzą, zapięci pasami. Już sobie oglądać filmy, które można włączyć. A nie włączyliśmy jakiejś mapety. Film sobie zwierzaczki ogląda. O, ale moment. Cabin crew, prepare for departure. Kryzys opanowany. Oczywiście tablet robi swoje. I właśnie ruszamy. Dostałeś deka. Deka? Z czym? Pire ziemniaczane, a to są jakieś warzywka. Jakieś warzywa. Czyli kurczaczek z kotletem chyba, takie ziemniaczane. Smacznego. No i tutaj Anna się dorwała do Filipa sałatki. Filip podzielił się owocami swoimi. Mięsko jest bardzo smaczne, ale się ciężko. W ogóle Filip dostał taki kawał mięcha dla dorosłego. Tak wygląda posiłek. A to jest od Filipa. Danie specjalne Anny, bułka maczana w soku. Anna ogólnie lubi wszystko maczać. W jogurcie, w soku, w mleku. Dostał swoje śniadanko. Tym razem owoczki i pyszne warzywa i oczywiście obowiązkowy soczek, prawda? No, troszkę nas buja przy lądowaniu. O, lądujemy. Uwaga. Teraz wychodzimy, idziemy na samym końcu, trudno, będziemy w kolejce do immigration na końcu, ale tak to jest z dzieciakami. Anna ma samolcika, pokaż Anuś. Czekamy jeszcze po wózek, więc powinni nam przenieść. Wyciągnij trzy. Na przetrwanie. Bo już się smutki zaczęły, a w sumie się nie ma co dziwić. Jest która w nocy? Druga? Naszego czasu. Tutaj 20. Przepraszam, jest 3:30 naszego czasu. A tu 20. Pusto. Idziemy, wózek jednak będzie na welcie, bo się coś zepsuło. I winda pusta przyjechała. Już troszkę stracił humor, ale jest późno w nocy. Chodź, Nunek, chodź. Więc zaraz do immigration idziemy. Nie wiem, czy tam można filmować, więc w ostatnie miejsce to tu. Dobra, mamy nasz z Frankfurtu. Pas czwarty. Odebraliśmy już nasze bagaże. Ładujemy się, jeszcze musimy po wózek.
pójść. Chcieli pójść, ma kryzys, no ale jest czwarta w nocy, więc się nie ma co dziwić. Teraz poproszę. Z dobrej wiadomości, nie staliśmy 2 godziny, tylko 5 minut. No, kolejce, dzięki Filipowi. Nie było. Przyszliśmy ostatni, jeszcze nas straszyli, że zamkną zaraz. No i to jest nasz bagaż. Teraz idziemy do taksówki. Kto to widział? Jeszcze tutaj ostatnia kolejeczka, mam nadzieję. Już będziemy wolni. Wyszliśmy. Teraz musimy jeszcze taksówkę znaleźć. Przepraszam cię. Znowu maczka buty. Ale 500 też jest. Taxi loading zone. No i tutaj któraś taksóweczka będzie nasza. Załadowanie. No to jeszcze raz muszę. I tu jeszcze mam. O, nic nie widać. Wózek widać. Coś zagrało, przeczytam. Bo Iza ogólnie kombinuje, że jak jesteśmy w Stanach, to kieszonkowe będzie w dolarach. A ty ile dostaniesz? No, masz 8 lat już. 2 dni temu skończyłaś, albo 3. 32! No. To już pokaźna sumka jak dla 8-latki. Chodzić. Numerek i 11 piętro. Teraz musimy to wszystko załadować. No, Iza dzielnie zatrzymała windę, bo jeszcze walizkę wzięłyśmy. Ruszamy, czekaj, 11 piętro. Tu już musisz przejechać. A, okej. Okay. I tu musisz wcisnąć. Okej, okay. No dobra. Chodźmy. Weź tą walizę przed. I tu mamy. I nasz widoczek. Jakie wysokie łóżko! Patrzcie, nie mogę na to wskoczyć. No. Jak coś, to na prostych nogach. Mamo, nagraj. A Iza ma 1,40 parę. Powinien co? No, dobra, ja dałeś muszę radę. Podpisać niestety. Tak na serio, podpiszę wszystkie imiona. Na czym piszesz, co to jest? A, no tak. No możesz pisać, tylko pisz po angielsku, okej? Okay? Jesteśmy w Stanach. Czyli, ale mogę imiona po polsku napisać? No imię po polsku, no. Imię to imię. No Anuś, pokaż jak schodzisz. O, udało się. Dzieciaki z Dominiką się ogarniają porannie, więc ja wyskoczyłem do 7-Eleven. Mamy przekąski na dzisiejszy dzień. Mamy coś na śniadanie do przetestowania, zupa plus jakieś płatki do zagrzania. W ogóle owoce są strasznie drogie. 3,29 za takie pudełeczko plus 2 banany, żeby mieć pewność, że i Filip i Anastazja będą miały co zjeść. Sumarycznie za to, co widać, ponad $40. Pokażę wam jeszcze, jakie są pieniążki. Zobaczcie, tutaj jest napisane ćwierć dolara. Tutaj mam drugie i trzecie. I żeby było ciekawie, każde z nich ma coś innego z tyłu narysowane. Takie ćwierć dolarówki używać na przykład w automatach na pranie. Dokładnie. A tutaj mamy piątki. Niestety zabrakło nam jednej piątki, żeby mieć ćwierć dolara kolejne. Ale pozbieramy sobie ćwiartki, żeby mieć na automaty. Nie. Okay? Do prania automaty. Będziemy prać.